Cześć, z tej strony Damek i zapraszamy właściwie no filmik, coś w stylu vloga, ale właściwie czy to będzie tak do końca vlog, nie, po prostu tutaj jako to sobie użyłem może niektórym już znanej gry. Czekajcie, bo jak zwykle mam za głośne słuchawki. Słuchajcie, a nagrywam to dlatego taki film, ponieważ ostatnio odnoszę mnie pewne refleksje. Tak potrzebowałem sobie ostatnio. Kurde, jeszcze mam za głośne te słuchawki. Tak patrzyłem sobie ostatnio na ten mój okres na YouTubie, jak to wszystko wygląda. I stwierdziłem, że to nie jest do końca w rzeczywistości Adamek taki jest, jak jest w realnym życiu. Też rozmawiałem z kilkoma osobami i mówili, że przed nagraniem to, jestem trochę inkszejszy, ale wbrew pozorom, słuchajcie, to nie jest taka prosta sprawa pokazać tutaj na YouTubie samego siebie. To może się wydawać, tak? Co za stresik, co za problem wsiąść i nagrywać i tyle. Ale no, to jest tak, jak jesteś czymś niedoświadczonym, no to bierzesz szukać kogoś doświadczonego, tak próbujesz kogoś naśladować i myślisz, że robisz to dobrze. No robisz to dobrze, pewnie tak, ale jakże no osoba tak robi, no to widz do tej drugiej osoby po prostu no nie ma po co iść, prawda? I dlatego tak sobie na to ostatnio zerknąłem. I dlatego postanowiłem troszeczkę więcej przyłożyć się do tego, żeby pokazać po prostu siebie takim, jakim się jest w codziennym życiu. Znaczy, słuchajcie, to nie jest też tak, że ja jestem całkiem inny w codziennym życiu, bo tak to też nie jest. Oj, za chwilę będzie tutaj zmrok. Jak w ogóle tutaj wygląda mapa? Momentu, bo to jest spokojna gra, ale w nocy. Kurde, te klawisze wszystkie, ale w nocy to tutaj to nie jest tak łatwo, jak to się tak zdaje. Gdzie ja chciałem? Tutaj chciałem mój obóz rozbić. Słuchajcie, sobie rozwijemy tutaj obóz. Od razu mówię, tutaj ta gra to nie będzie żadna seria, po prostu tak miałem ochotę zagrać. Już od dłuższego czasu, sobie jednak nie mówić. I tak postanowiłem sobie o tych moich refleksjach różnych takim o moim życiu porozmawiać przy okazji tej gierki, bo jednak na to jest przy tym też czas, a właściwie mamy trochę czasu. No gra jest tylko i wyłącznie w języku angielskim, co jest dobre jednak, bo o, możemy pułapki otworzyć, super. Bo człowiek się uczy angielskiego, a angielski, w ogóle języki, to jest przydatna sprawa. Właśnie, jesteś głodny. Jaką się Chester nazywa chyba, tak? Jakoś tak to, że się nazywał. No to coś ci tutaj ukuchcimy, przykościmy. Uważymy po naszemu. No i sobie zjedz. Hams, 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 hams. Ale tu możemy jeszcze trochę pobiegać tu. No i jeszcze taka ciekawostka odnośnie nagrywania, bo to akurat ten film nagrywam Shadowplayem. Jestem w ogóle ciekawy, czy to się w ogóle nagra, bo wcześniej nie testowałem tego programu. Jest to program udostępniony przez NVIDIA. No ja z tego względu, że jestem posiadaczem ich produktu GTX 770, to mam to po prostu w pakiecie. No ponieważ Fraps nie chciał mi przekwitować po prostu ten Star Wars, wpisałem tam, sobie poszukiwałem jakieś informacje na ten temat. No ale widziałem, że większość ludzi miał problem z tym, żeby w ogóle Fraps nie chce łapać tej gry. No, także tutaj coś innego musiałem zaradzić jakoś na tą sytuację. Będzie węgiel. O, nie ma węgla, tragedia. Dobra, idziemy do tego naszego psycho obozowiska. Słuchajcie, moi mili parafianie, teraz odpier wam kazanie. Ale gdzie ono jest? Nie ma już? Przecież tu było. A, no jest, widzisz. To się nie straci. Też myślę, że ten ptok mi ukradł. Połóżmy to sobie jeszcze. A w międzyczasie mam jedną pułapkę, to sobie gdzieś ją tam rozłożymy. No, także od dzisiaj, nie wiem kiedy wam to wrzucę, dzisiaj jest niedziela, kiedy ja to nagrywam, myślę, że chyba pod koniec tygodnia, coś w piątek, bo FIFA mi się już właściwie skończyła i nie mam za bardzo co teraz nagrywać,
Później GTA wejdzie, no ale to później. No i właściwie od tego czasu będę jakoś się starał po prostu bardziej to na luzie brać, bardziej tak dla siebie grać. I myślę, że to zrozumiecie, to myślę, że to dobrze przyjmiecie. No, jak jeśli komu się nie będzie podobać, no to rzecz jasna, ma milion innych kanałów, na których może będzie mi się podobało, a tym, których się będzie podobać, to ja się będę bardzo cieszył z tego względu. I bardzo serdecznie te osoby zapraszam. Mam nadzieję, że jakoś zainteresuje tą was, waszą osobą. Jaki ja dokładnie jestem? Powiem wam szczerze, że jak tak się głębiej zastanawiałem, jaki ja właściwie jestem, to nie było takie łatwe, taka łatwa odpowiedź na to, bo u mnie jest tak, że ja na niektóre sytuacje zareagowałbym tak, a następne razy mógłbym zareagować całkiem inaczej. No, w niektórych po prostu grach ja kurde się wyżywam na kimś, bo mnie ktoś wkurza, a w niektórych jestem spokojny. No, wiadomo, grunt to spokój, tak, no ale to mniejsza o to teraz. No i właściwie to taki trochę jest taka mieszanka tego i tego. Czasami lubię sobie zagrać w grę na spokojnie, czasami trochę powariować. Dlatego myślę. Wow, magiczne drzewka. Ale co my teraz tu potrzebujemy właściwie? Słuchaj, jak tu masz jedzonko, do wieczora to wytrzymiesz. Co my tu musimy teraz zbudować? Czekajcie, momento, momento mori. Znaczy, chwytaj chwilę, chwytaj dzień, to nie to. A właśnie, zające. Spróbujmy sobie złapać zająca. Królika, czy tam jak to tam zwie. Kurde, nie te przyciski, które będziemy się tym mylić. Jeszcze musimy dwie trawki zdobyć, jakkolwiek to brzmi, jakkolwiek. I musimy poszukać zające, tylko że one bardziej na takich polach. O, właśnie, coś tutaj na tych pustyniach są. To tam już chycamy tam. Zobaczymy, czy to będą takie zające. Mamy dwie trawki, to od razu. No bo z tych króliczków fajne mięsko jest, nie? Także. O, coś tutaj jest, jakaś dziurka. Haha, dziurka. A tu jakaś dróżka. Ano popatrz. Tylko słuchaj, no przyjdziemy sobie tą dróżką, bo te drogi zwykle prowadzą do jakiegoś fajnego miejsca. I od razu mówię z ty. No, hapsaj go tam, hapsaj! Do chuja panego królika. Tylko też te króliki wyglądają na takie psycho trochę króliki. Ty, i znik ci. Widziałeś? To połóżmy to tu. Znaczy, też ja nie jestem tutaj tym jakimś nowicjuszem w tej grze, ale też nie jestem jakimś tu tam zaawansowanym, jakiś tam kurde, nie to. Koleśnie, co non stop w to gra. Ale co nieco tam. Kumam, o co tu chodzi, po prostu. Znaczy, nasze główne zadanie to jest przeżyć, to tu nie ma o co kumać właściwie. Jak to rozumiesz, to rozumiesz i to bo nie ma innej możliwości, żeby tego nie rozumieć. Zobaczymy sobie, gdzie nas ta dróżka będzie prowadzić. Staram się tą myszką tutaj tak nie latać, bo to na pewno będzie wam przeszkadzało. Także mówią, z tej gry chyba nie będzie serii, kilka po prostu odcinków wrzucę. Właściwie nie wiem, czy kolejnym wrzucę, ale zobaczymy. To będzie raczej takie miejsce na moje takie informacje, vlogi czy coś w tym stylu. Chociaż jest też jedna droga, którą planuję, może za niedługo się pojawi na kanale, ale tutaj nie będę nic wam zdradzał. Ty, ej, króliku, patrz, kupa. Ty, to są te bawoły. Mogą mnie zaatakować? O kur... O nie! Nie chciał cię atakować, oni mnie gonią teraz! Nie! Zostaw mnie, ty! Zostaw mnie! Wyglądał jak ten, jak mama jak przychodzi z wywiadówki. Albo tata, właściwie to tata. Ej, on nie mnie gonął, ty! To, że on mi tymi na te rogi nie wie, to cud. Powiem, to jest problem głównie taki, że mamy jedno życie, jak nas taki tam pyknie w tyłek, to... Fu. To po naszym życiu. Ja cię kręcaj piernicza, ty. Ale mnie to załatwił. Ponoć te kupy tam, one są dobre. Dobre kupy, nie? Ale mi się wspomniało, jak ostatnio Lickowi na odcinku kupy się tak działo. Ponoć te kupy są dobre, bo
Coś tam się z nich fajnego robi. Skupy fajnego robi, kurczę, ale to zabrzmiało. No, ale dobra. O czym ja tu mówiłem? Aha, właśnie o tej grze, żeby dokończyć. Serii z tego nie będzie, po prostu kilka odcinków wam wrzucę, jak będę miał na to ochotę. Bo ostatnio tak mnie naszło, to zobaczymy. Znaczy, zwykle mnie o chwilę ochota opuszcza, jak ginę, nie? No, ale to tam taki szczegół. Tak samo u FIFA, kurczę, ostatnio grałem Ultimated kilka razy i po prostu. No nie wierzę, no nie wierzę, normalnie takiego pecha miałem. Takiego pecha, że masakra. A tak co do meczów, mieliśmy dzisiaj mecz, nie słuchajcie, bo co niedziel praktycznie ja gram w klubie, no i jak mamy sezon, no to po prostu sobie tam pykamy. Mamy te swoje mecze i gramy tam sobie co tydzień ligę. No i mieliśmy, za tydzień nam się zaczyna liga właśnie i... Jest ul! Jest! Nie, ja to lepiej nie atakuję, bo już wystarczy mu, że tamten dzisiaj zaatakował. No i słuchajcie, mam co tydzień mecz po prostu ligowy. Tak dla siebie tam sobie gramy, dla zdrowia. Bo też jak się chce te gry dużo grał, to trzeba trochę polotać, nie? No i mieliśmy dzisiaj sparring, czyli taki mecz towarzyski. No i zgadnijcie, co nasi przeciwnicy zrobili. Właściwie to nic, bo nie przyjechali. No, także to taka historia. Ale bardzo chamsko, pierwszy raz się właściwie spotkałem z takim zachowaniem, że nasi przeciwnicy nie przejechali. No ale cóż, widocznie i tak bywa. Kurde, nie wiem, gdzie tę myszkę tu zmieścić. Dobra, idziemy do tego naszego obozowiska, gdzie ja tu je mam. Tu je miałem? Czy tu gdzieś chyba, nie? Tu miałem chyba gdzieś, dobra. Wiem, że to te gry można też mody jakoś powrzucać, ale jako to się robi, to tam jeszcze tego nie obadałem, tym bardziej to jest angielski tylko, a u mnie z angielskiego, no wiecie jak to w szkole. W szkole się tego w ogóle nie chce uczyć, to wpajają wam to do łeba, a to w ogóle nie ma sensu. No ale przez naukę, przez zabawa. Także ja postanowiłem troszeczkę w te gry angielskie pograć. A Don't Starve jest tutaj taką grą, która mnie interesuje właśnie i dlatego przez zabawę będziemy się uczyć tego angielskiego. Ale słuchajcie, w razie czego to my sobie tu pochodnie zrobimy, bo ona się na czarną godzinę może przydać. I teraz zrobimy tu jedzon. Wow! Ty! Ale ja ładny! Szybko, szybko, bo my ładnie możemy. Jedz! Ale to ci nie zjadało! Henio! Szybko, bo on umrze! Szybko, Chester! Chester! Szybko, jedz! Ams, 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 ams. Nasionka? Marcheweczki. Marcheweczki. Jedz szybko, 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 rób machaj tymi rękoma, prawo, lewo, w drzewo. No, jedz, ams, ams, okej, świetnie. No, teraz to mogę się dać. Szkoda, że nie może spać. Aż mi się to zrymowało, jak rym-dym. Ale czekajcie, a mogę to też zjeść? Niedźwiedź to się nam, no właściwie to mi zjadaje. Ale ponad z tego można robić jakiś krzok. A, z 12, ja dwa zjadł tutaj. Ja to jeszcze też. Wow! Jak dziwne, tak całkiem do góry. To ty to mgła nawet jest. No. Także fajna sprawa. Połóżmy tu jeszcze drzewa, aha. No także koniec, słuchajcie, wracając do tego tematu, no którego śmieję trzymać właściwie cały odcinek. No ale tak potrzebno tego na luzie, że rozgadałem się. No słuchajcie, no podsumowując to wszystko właściwie, nie wiem ile to mam tego nagrania, ale chyba już wystarczy, chociaż kurde grałbym jeszcze, nie? Ty dziurka! I wonder if come back? Czy coś tu umarło? Angielskiego nie znam, ale czasami angielski jest taki język, że jedno słowo w zdaniu pozwala prawie że zrozumieć jego sens. Nie całkowity, ale jednak w dużym stopniu. Może teraz pójdziemy
Idziemy jeszcze zobaczyć, co tam. Jeszcze pójdziemy zobaczyć, co tam u zająców. Czy coś się tam złowiło. Także podsumowując, będę starał się teraz tak po prostu bardziej jednakowo do tego wszystkiego podchodzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie, kurczaki. No właściwie to jest przygoda. Ja YouTube traktuję jako przygodę. Pieniędzy tutaj milionów z tego nie ma. Parę miesięcy zbiera się na jedną grę, ale to tam nie szał. Ja to traktuję po prostu jako przygodę. Jakby mi to nie sprawia przyjemności, to bym po prostu się w to nie bawił. A to tym, że jeszcze mogę wam sprawiać tę przyjemność, rzucając te filmiki, bo cała w tym historia, że muszę ten filmik zmontować i wrzucić go na neta, na YouTube'a właściwie. No to tyle. Dla waszej przyjemności to się bardzo chętnie poświęcę. No ja miałem kur... Ale weźmy borówki, borówki się przydadzą. Tam są, do góry. To lecimy po te borówki. No także będzie teraz bardziej adamkowo. Też pierwszą taką stroną w tym kierunku będą pick-upy. Pick-upy, uwaga. Tak, powrócą pick-upy. Myślę, że wiele osób tutaj będzie się na to cieszyło. To jednak seria, która taka najbardziej rozpoznawalna na moim kanale. Tu nic nie ma? Nie ma. Ale słuchajcie, to nie będą pick-upy takie jak te stare pick-upy, takie pick-upowe, tylko będą takie nowe pick-upy, pick-upowemu. Czyli tak po prostu trochę innym pick-upowym stylu. A mogę nie tą, bo obraca się, dobra. Pamiętamy sobie królik jeszcze. No, nie wierzę. A ja go cię zapię, ja oczywiście cię zapię, mamy się to trochę. Albo spróbujmy go zagonić tam, o! O! Ja! He! Widziałeś? Widziałeś, jak ja go złapał? Tihopi, ja by sam mógł być jakąś łapaczem królików. Zające. A, ja by się nadał, ja by się nadał, jak mało kto. Nie, a ja, a tyś mi nie chciał wierzyć. Także co do pick-upu. Pick-upy wrócą, ale to będą takim pick-upy trochę w lepszym, nowym, fajniejszym stylu. A w jakim? No to się niebawem dowiecie. Znaczy w sumie nie wiem, bo już mam jedną mapę zaplanowaną, ale też wam tak zdradzę, że będzie tutaj cholerno różnorodność, że to nie będzie tylko jedna gra. To będzie seria, która no. Ja ją tak spróbuję trzymać na dłużej i to w różnych kategoriach. Kto się domyśli, to się domyśli, a kto się nie domyśli. Kurde, ja chcę złapać tego zająca, dawaj mi go sama. A dawaj go za ogon. No i teraz jeszcze lepiej ulicę, kurde, mi uciekł pod szlapą. A bier go tam, ty. Kamień się zawsze przydał. No. Ej, szybki ten królik. Normalnie on pod nogoma leci. Pod siekierą już, pod ostrzem. Jak go już na pół przeciachu, a ten dalej leci. Ty stawy tu są. Mogę się umyć? Nie mogę. Tu jest jakoś droga. Słuchajcie, no to jest... Taka jest tak fajna, że... Kurde, no muszę kończyć odcinek. Także jeszcze raz podsumowując to wszystko. Będą pick-upy i kiedy już za niedługo, jak ten film się opublikuje, to pewnie coś w okolicach tych, albo będziecie mieli zapowiedź, albo po prostu, albo ten film będzie zapowiedział. Także szykujcie się, będzie fajnie, mam kilka fajnie pomysłów na to. Już jeden właściwie realizuję, a tą resztę nad tym jeszcze myślę, jak to dobrze zrobić. Ale jest, myśli, to jest najważniejsze. Jeszcze sobie kwiatki zbierzemy. Dobra, moi kochani, ziomale, ziomeczki, koledzy, koleżanki, panie i panowie, drodzy, bardzo drodzy widzowie. Uszanowanku, dziękuję wam bardzo, jakżeście dotrwali do tego momentu, żeście byli tutaj ze mną. Jeśli byście chcieli, może jeszcze coś zostarować, czemuż iść też nie, ja ostatnio mam ochotę, żeby po prostu w to pograć. Także, jeśli ktoś będzie miał też ochotę, żeby to ze mną razem oglądać, przygody tutaj ze mną łapać, fapać. Fapać, kurde, zawsze musi być ten akcent. No także dajcie znać, czemu może, czemu nie, jak tak mogę zawsze coś wrzucić. A już nie mogę królika. Kurczę. Jestem w rozterce. Nie wiem, co mam zrobić z tym królikiem. Panie, co ja mam zrobić?
No to ja tu będę myślał nad moimi problemem. A wy dawajcie znać, czy chcecie coś takiego więcej. Czy to, co powiedziałem, było w miarę mądre, czy mogłem to zrobić trochę inaczej. Ale myślę, że teraz będzie fajnie, fajnie się to przyjmie i po prostu będziemy sobą, nie? Trzymajcie się. Milutko, cieplutko. Fajnego weekendu wam życzę. A czemu? A czemu? Nie, no przecież. Jak u niej, jak tak. Fajnie, jeśli idziecie spotkać z dziewczyną, to fajnego spotkania z dziewczyną. Wiecie, o co tam chodzi? No, jeśli z chłopakiem, no to. A, no to z chłopakiem, no to też wiecie, o co chodzi. Fajnego spotkania, bo czy, jeśli szczukujecie się na jakiś wyjazd czy coś, no to połamania nóg w wypadku. No, żartuję. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Alamek wam życzę. No i trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć.